Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Gry na planszy i chcę Wam dzisiaj opowiedzieć na temat gry Downforce. Gra Downforce jest to gra, która została, jest to reedycja starej gry Wolfganga Kramera, która doczekała się nowej edycji, trochę zmienionych reguł, no i oczywiście nowego wyglądu. Jest to gra dla 2 do 6 graczy, gdzie przy 2 mamy tutaj pewien wariant, czyli tak naprawdę od 3 do 6 graczy. Gra wyścigowa, którą wydało Restoration Games, takie młode wydawnictwo ze Stanów Zjednoczonych. Gra wyścigowa, czyli mamy tutaj tor i będziemy się ścigać tymi swoimi samochodzikami po to, żeby zdobyć jak najwięcej pieniędzy. Tak wygląda pudełko, a tutaj macie ogromną, ogromną planszę. Plansza jest dwustronna, mamy 2 tory. Ten jest troszeczkę dłuższy i troszeczkę łatwiejszy. Na końcu pokażę Wam, jak wygląda mechanika gry, pokażę Wam, jak wygląda druga część. Ale plansza jest naprawdę, naprawdę duża. Weźcie pod uwagę, że mój stół to stół, który ma 110 cm szerokości, a tutaj mamy po, nie wiem, 10-15 cm od lewej i prawej części. Oprócz tego w grze mamy jeszcze takie podkładki, które będą pokazywały, czyj kolor, czyj samochodzik jest, czyli jakim samochodzikiem będę się ja poruszał. Mamy też karty i to wszystko. No i oczywiście mamy przefajne modele wyścigówek. Jak wygląda gra? Gra jest podzielona jakby na 3 fazy. Najpierw otrzymujemy karty. Karty, jak widzicie, mają na sobie kolory oraz liczby. Karta ta oznacza, że jeżeli zagram ją, samochodziki będą poruszały się o tyle pól, o ile wskazuje karta, poczynając od góry, czyli najpierw poruszy się żółty, potem niebieski, potem dowolny i potem pomarańczowy. Dowolny nie może być już tym, który na karcie się znajduje. Są karty na przykład takie, które pozwalają poruszyć tylko jednemu samochodzikowi. Są karty, które pozwalają się poruszyć wszystkim samochodzikom, 6, od 6 do 1 pola. Są też karty, które pozwalają się poruszyć się dowolnym samochodzikom i są to tak zwane wildy. Na początku gry każdy z nas otrzymuje, rozdajemy te karty, w zależności od liczby graczy, część z nich może nie wejść do rozgrywki i po zapoznaniu się ze swoimi kartami przechodzimy do pierwszego etapu gry, czyli licytacji. Licytacja o to, którym samochodzikiem będziemy się poruszać. Oczywiście, patrząc na swoje karty, możemy stwierdzić, że na przykład, nie wiem, najbardziej opłaca nam się poruszać czarnym samochodem, no bo mam najwięcej poruszeń na przykład samochodu czarnego. Licytacja wygląda w ten sposób, że tasujemy sobie karty, te wskazują na to, jaki samochód będziemy licytować, i karty specjalnych zdolności. Wykładamy kartę, czyli licytujemy się o samochodzie koloru zielonego, i mówimy mu, jaką specjalną zdolność ten samochodzik będzie miał. No i każda ta zdolność będzie coś robiła. O tych popowiem później. Następnie wszyscy gracze wybierają ze swojej ręki jakieś karty, którymi będą licytować. I powiedzmy, że 4 gracze daje jakieś karty, ujawniamy je i następnie patrzymy, kto dał najwięcej w kolorze zielonym. I to jest suma, jaką zapłacę za ten samochodzik. Czyli jeżeli ten gracz zagrał taką kartę, to znaczy, że nie chce kupić tego samochodzika, bo nie ma tu koloru zielonego, ale tych 2 graczy dało karty z zielonym kolorem. Ten zaproponował 1 000 000, a ten zaproponował 4 miliony. Gracz, który zaproponuje najwięcej, bierze potem tą kartę, którą licytował, bierze kartę specjalną, która pozwala poruszyć ten samochodzik o 8 miejsc, bierze swoją specjalną zdolność oraz bierze wygrany przez siebie tą planszetkę i kładzie przed sobą, co oznacza, że jedzie zielonym samochodem, ma taką zdolność i otrzymał kartę z 8. Następnie licytacja powtarza się, a gracz, który w zależności od liczby graczy, gracz, który już wylicytował swój samochód, nie bierze udziału w licytacji. Licytacja będzie różnie wyglądała. Jeżeli licytujemy, gramy więcej niż 4, 5 lub 6 osób, to każda osoba licytuje jeden samochodzik, potem odpada z licytacji, czyli już nie będzie licytowała, a jak gramy na 4 osoby, 2 samochodziki jadą bez, jakby nie mają swoich, nikt nim nie będzie sterował, czyli nikt nie będzie za nie otrzymał jakichś specjalnych punktów, o czym za chwileczkę powiem, na 5 osób jeden samochodzik nie będzie sterowany przez kogoś, a na 6 osób każdy będzie miał swój jeden samochodzik. Na 3 osoby
będziemy mieć po dwa samochodziki. Czyli sterujemy dwoma, licytujemy dwa samochodziki i dwie specjalne zdolności. I teraz, co jest ważne? Ważne w tej grze jest ten etap kolejny. Dlaczego? Dlatego, że w kolejnym etapie będziemy poruszać samochodzikami, zagrywając te karty, które mamy na ręku. Tak jak powiedziałem, zagranie karty wygląda w ten sposób, że zagrywamy kartę, a następnie poruszamy samochód o tyle pól, ile wskazuje karty. Jeżeli zagram kartę 5 czerwony, to poruszam samochodzik czerwony o 5 pól. Samochody mogą poruszać się jakby na pole, które jest bezpośrednio przed, ewentualnie po skosie. Czyli na przykład z tego pola mogę poruszyć się tylko na to pole, a nie mogę na to pole. Natomiast z tego pola mogę się poruszyć na to pole i na to pole, bo dotyka tego narożnika. Oczywiście nie mogę też, jeżeli powiedzmy jest taka sytuacja, i zagrałbym kartę, która porusza samochód pomarańczowy, porusza go o 6, to porusza go raz, dwa, jest tutaj blok, nie może wyprzedzić, bo nie ma miejsca i to jest koniec ruchu pomarańczowego. Potem jest 4 żółte, raz, dwa, trzy, 4, potem dwa dowolne, na przykład raz, dwa i jeden niebieski i na przykład on robi coś takiego. Jak zwrócicie uwagę, w zależności od tego, którędy będzie jechać, będziemy dłużej lub krócej jechać. Także poruszanie samochodami pozwala nam oczywiście poruszać się swoimi, ale także cudzymi samochodami i chcemy to robić w taki sposób, żeby jak najlepiej wykorzystać to, do czego będziemy dążyć. A do czego będziemy dążyć? Dążyć będziemy do tego, że każdy z graczy otrzymuje taki bloczek. Bloczek, który wygląda w ten sposób. Na bloczku tym zaznaczamy, którym samochodem jedziemy, który będziemy prowadzić oraz ile za niego zapłaciliśmy, czyli jaką zapłaciliśmy cenę za niego. W momencie, kiedy któryś z samochodzików przekroczy pierwszą linię żółtą, potem jest druga, potem trzecia, wszyscy gracze obstawiają. I mamy tutaj obstawianie. Obstawiamy, kto naszym zdaniem skończy ten wyścig jako pierwszy, przynajmniej drugi albo trzeci. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli obstawimy dobrze, to na końcu gry dostaniemy premię. Czyli jeżeli obstawiasz pomarańczowy, skończy obstawia pomarańczowego, on skończy na pierwszym miejscu, to dostanie 9 milionów. Jeżeli skończy na drugim miejscu, to dostanie 6 milionów. Jeżeli skończy na miejscu trzecim, to dostanie 3 miliony. Jeżeli skończy na czwartym, piątym lub szóstym, nie otrzymam żadnej dywidendy. To samo robimy po drugim żółtym, po drugiej żółtej linii i trzeciej. Zwróćcie też uwagę, że te kwoty się zmniejszają. Tak? No wiadomo, im bliżej końca, tym większe szanse, że dobrze obstawię zwycięzcę. Oprócz tego, mój samochodzik może skończyć na miejscu od pierwszego do szóstego. Jeżeli skończy na pierwszym miejscu, otrzymam wypłatę 12 milionów. Jeżeli skończy na szóstym miejscu, otrzymam wypłatę 0 milionów. Dlaczego to jest istotne? Tutaj macie przykład takiej rozgrywki. Ktoś kupił samochód za 6 milionów, obstawił pomarańczowego, a potem zmienił na czarnego i otrzymał 9 milionów za dobre obstawienie, przepraszam, 9 milionów za skończenie, czyli był drugi, 13 minut za obstawienie, tutaj nie zaznaczone zostało to, minus 6 za zapłacony samochodzik i jego wynik to 16 milionów. W przypadku remisu wygrywa ten gracz, który skończył na pierwszym miejscu. Jakie mamy karty specjalne, bo to jest też bardzo ważne. Mamy karty specjalne, które pozwalają nam na robienie pewnych trików i pewnych fajnych rzeczy. Pierwsza karta specjalna pozwala nam zagrywać te karty w odwrotnej kolejności, czyli jeżeli gram to i nie mam tej karty, to zawsze muszę poruszyć pomarańczowego, zielonego, niebieskiego. Karta ta pozwala poruszyć niebieskiego, potem zielonego, a na końcu pomarańczowego. Bardzo fajna zdolność. Jeżeli, kolejna zdolność. Jeżeli grasz kartę z 6 kolorami, możesz powiedzieć, że jeden samochód nie jedzie i wybierasz sam, który. Bardzo fajne. Karta, która pozwala na użycie Wilda jako kolor, który już jest na karcie. Czyli jeżeli mamy dziką kartę, to możemy użyć na przykład, nie wiem, poruszyć pomarańczowego, a potem ponownie poruszyć pomarańczowego. Następnie, jeżeli twój samochód podczas ruchu, nieważne czy twojego, czy kogokolwiek, porusza się tylko na tych regularnych, prostokątnych polach, porusza się dodatkowo dwa miejsca dalej. Bardzo fajne. To jest świetna karta. Jeżeli zagrywasz kartę, na której na pierwszym miejscu jest twój samochodzik, powiedzmy, że jeszcze pomarańczowym, poruszam się dodatkowo o jedno pole. Ważne jest to, że działa to tylko na kartach, na których jest więcej niż jeden samochodzik. Czyli na przykład, gdybym zagrał taką kartę,
już pokażę Wam, to ten ruch oczywiście dodatkowy nie będzie miał miejsca. No i na końcu mam jeszcze bardzo fajną zdolność, mianowicie jeżeli ktoś zagrywa kartę, to on porusza samochodzikami, czyli sam decyduje, którędy one będą jeździć. Jak widzicie, można kogoś wpuścić maliny i puszczać go dłuższą trasą. Szczególnie widać to świetnie na tym zakręcie. Natomiast ta zdolność pozwala właścicielowi samodzielnie to robić. Czyli jeżeli ktoś mnie chce puścić dłuższą trasą, to mówimy nie, nie, będziemy jechać trasą szybszą. Także takie mamy zdolności i tak wygląda gra. Czyli najpierw licytujemy się o to, którym samochodzikiem będziemy jechać. Następnie będziemy zagrywać karty, które poruszają samochodzikami. Następnie 3 razy będziemy obstawiać. Po skończeniu, to też jest ważne, samochodzik, który skończy, wjeżdża tutaj, jego właściciel odkłada wszystkie swoje karty, czyli te karty nie będą brać już udziału w rozgrywce i dogrywamy do momentu, kiedy wszystkie samochodziki lub wszyscy gracze już nie mogą wykonywać ruchów i policzamy wyniki, czyli sumujemy, ile otrzymamy za swoje miejsce, które mamy na końcu, ile otrzymamy za dobre lub złe obstawianie i odejmujemy od tego wartość tej swojej licytacji. Pokażę Wam jeszcze drugą stronę tej planszy, dużej, ogromnej planszy, która to jest, ta druga strona jest dużo bardziej, jak widzicie, wymagająca, bo mamy więcej przewężeń, tak? Czyli tutaj mamy bardzo wąskie gardło, tu mamy dość wąskie gardło, tu mamy dość wąskie gardło, także mamy dwie plansze, dwie ogromne plansze, którymi właśnie, na których będziemy sobie rozgrywać te nasze wyścigi. Tak wygląda Downforce, bardzo proste zasady, bardzo szybka, dynamiczna rozgrywka. Oczywiście, jeżeli gramy z mułaczami, to możemy zagrać około tam, nie wiem, 40 minut, ale to jest gra na 30 minut. Świetna, przyjemna gra Downforce. Zapraszam Was do posłuchania recenzji, chociaż już trochę zaspoilowałem, jak ta gra mnie się przynajmniej podoba. Dziękuję Wam za obejrzenie filmiku i zapraszam Was na kolejne za tydzień. Dzięki, do zobaczenia i do usłyszenia.